Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Katarzyno. Odpowiadam na Pani pytanie. Czy w starej pracy Pani Katarzyna dostanie szansę na powrót? Czy Pani Katarzyna w starej pracy dostanie szansę na powrót? Czy w starej pracy Pani Katarzyna dostanie szansę na powrót? Czy Pani Katarzyna dostanie w starej pracy szansę na powrót? Powiem tak, szansę na powrót według kart dostanie, jak najbardziej, tylko nie jestem przekonana, czy warto będzie z tej oferty korzystać, tak? Z tej propozycji korzystać. Bo według kart, no karta diabła niestety, ale mówi o no, wszelkiego typu zadiableniach, tak? Nałogach, uzależnieniach, toksycznych relacjach, toksycznych sytuacjach, toksycznych wydarzeniach, tak? O wszystkim, co nas gdzieś tam ciągnie, a nie wiem dlaczego kompletnie, tak? O natręctwach, o różnych złych nawykach nawet, tak? O czymś, co nam przeszkadza, co nam ciąży. Tu nic nie ma dobrego, tak? Także, no, według kart dostać jak najbardziej może dostać szansę na powrót, no ale niekoniecznie warto z tego korzystać, bo to będzie jakaś sinusoida, tak? No według kart, co jest ta karta Paź Kielichów? Paź Kielichów mówi o osobie, która ma kompleksy, która nie czuje się silna, tak? Godna czegoś, która myśli, że nie jest słaba, że nie da rady, że ma za mało umiejętności, tak? Pozbyć się tych bzdur absolutnie, bo to są bzdury zwykłe. Pani Katarzyna musi zrozumieć, że ona nie jest paziem, tak? Tylko jest bardzo mądrą kobietą, a nie jest paziem kielichów, nie powinna być absolutnie zakompleksiona, bo tym tylko i wyłącznie siebie kara, tak? Nie powinno być takiej sytuacji, że czujemy, że czy kogoś nie dogoniliśmy, czy czegoś, tak? Absolutnie nie. Również, co jest na nie czwórka mieczy. No tutaj poprzeszkadzać może, tak, w dostaniu szans na powrót, w otrzymaniu szans na powrót, poprzeszkadzać może takie odwlekanie czegoś, tak? Czyli ktoś tutaj może coś odwlekać, albo właśnie osoby decyzyjne w starej pracy, tak? Gdzieś tam mogą odwlekać, czy to zaproszenie Pani Katarzyny na rozmowy, czy to zadzwonienie do niej, czy to napisanie, tak? No coś tu będzie odwlekane, ale również według kart poprzeszkadzać mogą wątpliwości, spowodowane zapewne, bo to są bardzo skorelowane karty, tak? Zapewne tymi kompleksami Pani Katarzyny, które mogą gdzieś tam się ujawniać, czy też aktywować, no i to może wzbudzać po prostu nerwy, strach, stres, lęki, bezsenność, stan depresyjny nawet. Nie dać się temu przeszkodzić, to nie będzie korzystne, to będzie tylko i wyłącznie niekorzystne i nic dobrego nie wniesie. Nie damy się, nie dajmy się temu, tak? Absolutnie. No i karta rada, pokonać te zajawienia. Tak jak mówiłam, pokonać nałogi, uzależnienia, toksyczne sytuacje, toksyczne relacje, złe nawyki, złe wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, złe wspomnienia, dokonać, tak, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, elektrowstrząsu takiego, żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę istotne dla nas, a czegoś nie chcemy, na coś nie godzimy, co jest ograniczeniem dla nas, tak? No i cóż, no musiałam sobie dołożyć jeszcze no dosyć sporo kart, ale chciałam to dointerpretować dokładnie. I teraz tak, mamy Asa Kielichów. As Kielichów mówi o motylkę w brzuchu, o nowym porządku, o czymś takim wspaniałym, fantastycznym, fascynującym, tak? I że idziemy w nowe, to jest nowa jakość, nowy komfort życia, to jest piękna, cudowna, świeża, przejrzysta energia, tak? Mamy szansę na nowo, mamy motylki w brzuchu, czujemy się tak szczęśliwe i szczęśliwi i usatysfakcjonowani, że wszystko nam sprzyja dzięki temu. Czyli idź w nowe. Czyli tutaj Pani Katarzyna musi po prostu pokonać te wszystkie zdejmienia, które są gdzieś tam przy niej. I już za sekundę, proszę bardzo, As Kielichów, nowe, idź w nowe.
karta Rydwana. Rydwan to jest taki niesamowity pęd do przodu, wiatr w żaglach, we włosach, tak? Tutaj mamy no, ogromne możliwości, ogromny potencjał i finansowy, i osobowościowy, tak? I nie wiem, interpersonalny. No tutaj jest wszystko, czego nam potrzeba, czego pani Katarzynie potrzeba, bo tu jest rozwój, szaleńczy rozwój i wszystko, co najlepsze. I teraz tak. Dalej mamy Pazia Mieczy, cesarza, króla mieczy. I teraz tak. Paź mieczy mówi o wszelkiego rodzaju inwigilacjach, plotkach, donosach, poczcie pantoflowej, ale też o takim otoczeniu, które lubi sobie poplotkować, tak? No i cóż, gdzieś tam właśnie takie obszary będą niezbyt fajne, no ale jednak gdzie będą się przewijały. Przez to mamy kartę cesarza, tak? Karta cesarza mówi o pracodawcy, mówi o osobie decyzyjnej w wielu kwestiach, o osobie, która jest władcza, która wie, jak odnosi sukces, która odnosi sukcesy, ale również mówi bardzo często o pracodawcy. Czyli, że gdzieś tam może być taka sytuacja, że jakiś ten stary pracodawca może gdzieś tam panią Katarzynę no, z lekka sprawdzać, tak, czy też się z nią kontaktować, bo też mówi o kontaktach wszystkiego typu. No ale dalej mamy króla mieczy. No te karty dworskie bardzo można szeroko interpretować, to też no, staram się jak najszerzej to wszystko opowiedzieć. Natomiast król mieczy mówi przede wszystkim o sobie rozsądnej, tak, kierującej się w życiu rozsądkiem, twardymi danymi analizą, a nie impulsami, nie działaniem impulsywnym, emocjonalnym, absolutnie nie. Ale również mówimy często o prawniku, o lekarzu, zwłaszcza chirurgu, o farmaceucie, o osobie, o wdowcu, o rozwodniku, tak? Czy generalnie, no można szeroko interpretować, ale w każdym razie król mieczy mówi bardzo często o człowieku, który się kształci, dokształca stale, który jest mądry, tak? Który nie boi się wyzwań, który się dokształca, doszkala cały czas, tak? I też właśnie gdzieś tam taki człowiek będzie miał wpływ na dalsze decyzje, na dalsze tutaj losy pani Katarzyny. Dalej mamy ósemkę buław. Ósemka buław mówi o kontaktach zdalnych znowu, czyli tutaj tak jakby kilka w ogóle osób miało się kontaktować z panią Katarzyną w tej sprawie, tak? Czy to w sprawie tej jednej pracy, czy to w sprawie na przykład dwóch prac, czy trzech, no ale na pewno będą jakieś kontakty, tak? Bo ósemka buław to jest świetna karta. Ona mówi o szybkich spotkaniach, o dynamice działań, o identyfikacji działań, o dynamicznych takich wydarzeniach, o kontaktach zdalnych również, tak? No ale dalej mamy piątkę denarów. Przepraszam, ale tutaj myślałam. Piątkę denarów, siódemkę mieczy, króla mieczy, królową mieczy, przepraszam. I od tej pory są już super karty. Karta świata, królowa buław, szóstka buław i dziesiątka kielichów. I teraz tak. Czyli mamy tu jakieś kontakty z osobą właśnie taką rozsądną, tak? Dalej. Piątka denarów, siódemka mieczy. Braki, niedostatki, niedobory. Mogą to być niedobory finansowe, ale mogą też być na przykład zniechęcanie, demotywacja, braki energetyczne, braki siły, braki osobowościowe jakieś tam, tak? Brak, po prostu czegoś nam brakuje, coś nam było na przykład obiecane, a czegoś nie ma, jakieś braki. I za chwilę siódemka mieczy. A z czego one wynikają? Z tego, że ktoś nam czegoś nie mówi, bo się wstydzi, bo się boi, bo nie wie, tak? Takie niedopowiedzenia, z czego te braki wynikają? Z niedopowiedzeń, niedomówień, półprawd, tak? Kłamstewek, z czegoś takiego, co ktoś po prostu, no, zataił przed nami, tak? To nie są takie perfidne kłamstwa, no, ale jakieś kłamstewka. No i dlatego dalej królowa mieczy. Tutaj pani Katarzyna myśli sobie, o nie, 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 ja nie będę tutaj się udawała, idę dalej po prostu, tak? Bo królowa mieczy to jest taka energia właśnie kobiety bardzo mądrej, bardzo rozsądnej, bardzo analitycznej, która wie, co robić, która pozwala sobie na osiąganie sukcesów, wie jak osiągać sukcesy, ale przede wszystkim kieruje się rozsądkiem, analizą, idzie twardo przez życie, tak? Nie impulsy, emocje, nie, 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 tylko nauka, dokształcanie stale tutaj jest, gdzieś tam się kręci, tak? Ale również taka kobieta może mieć wpływ na dalsze decyzje pani Katarzyny i dzięki niej zadziały się bardzo dobre rzeczy, to też zauważam. Karta świata. Otwarte wszelkie drzwi, okna na świat, tak? Otwarte ogromne horyzonty, możliwości, współpracy, również zagraniczne, podróże. Tutaj mamy wszystko, wszystko jest w rękach pani Katarzyny. Cały wszechświat sprzyja, otoczenie wspaniałe i wszystko jest w rękach pani Katarzyny, naprawdę. Tutaj może robić z życiem swoim, co tylko zechce, czego tylko zapragnie. Tu nie będzie za żadnych drzwi zamkniętych. Dalej.
Królowa Buław, Szóstka Buław i Dziesiątka Kielichów. I teraz tak, w Królowej Buław pokazuje mi się bardzo często kobieta z przeszłości, albo kobieta, z którą się bardzo na przykład podobała, albo podoba, tak? Albo nasza była partnerka. Ale możemy mówić też o, po prostu o osobie, która gdzieś tam jest taka bardzo dynamiczna, energiczna w działaniu. Czasami za szybko zadziała niż pomyśli, tak? Ale przede wszystkim jest temperamentna, charyzmatyczna, działająca aktywnie i to dzięki takiej kobiecie po prostu u Pani Katarzyny wydarzą się wspaniałe rzeczy. Bo taka kobieta się zjawia, może być z przeszłości, ale również, i ten temperament, charyzma, tak, ale również to może być Pani Katarzyna sama, która dzięki dokształcaniu się, dostrzeżeniu tego, że są inne możliwości również zawodowe i generalnie na każdym polu, staje się królową buław, czyli kobietą taką atrakcyjną niesamowicie, charyzmatyczną, temperamentną, działającą i która do przodu po prostu, tak? Dzięki temu mamy Szóstkę Buław i Dziesiątkę Kielichów. Szóstka Buław mówi o zwycięstwie, o sukcesie. Mówi o tym, że dzięki właśnie Królowej Buław my odnosimy sukces. Idziemy w nowe, odnosimy zwycięstwo. Jest super, tylko proszę, żeby ten sukces nie skończył się słomionym zapałem, bo Szóstka Buław niestety również o tym mówi, czyli działanie aktywne i z tego tytułu sukces i zwycięstwo jak najbardziej, ale również działanie aktywne i nie wykazywanie się słomionym zapałem. No i finalnie Dziesiątka Kielichów, czyli wspaniała karta. To jest karta rodziny, wsparcia rodzinnego, przyjaźni, przyjaciół. Tutaj niczego nam nie potrzeba, tak? Więcej. Mamy to, czego potrzebujemy, czego pragniemy. To są również firmy rodzinne wszelkiego rodzaju. Wspaniała taka atmosfera rodzinna, ale przede wszystkim tu jest samo spełnienie, satysfakcja, radość i wszystko, czego nam potrzeba. Tak? Rodzice, dzieci, pies, kielichy, tak? Dom, ogród, wszystko. Czego potrzebujemy, tu mamy dostatek, dobrobyt i radość ogromną. Czyli według kart, czy Pani Katarzyna w starej pracy dostanie szansę na powrót? Według kart tak, dostanie, ale nie będzie to do końca warta, gra warta świeczki, tak? O tak powiem. Wierzyć w siebie, żadnych kompleksów, żadnych zmartwień. Jest nowe, jest ogromny rozwój, no ale... Jakaś poczta pantoflowa, tutaj cesarz może trochę namieszać, tutaj dalej król mieczy, tak jak mówiłam. Intelekt, rozwój, ale też taki człowiek gdzieś tam może się kontaktować z Panią Katarzyną. Dalej, jakieś braki przez kłamstewka, czytać umowy, niezależnie od tego, gdzie i z kim, tak, podpisujemy, czytać umowy. Dalej, Pani Katarzyna dokształca się, otwarte drzwi, okna na wszystko. I finalnie, tak jak powiedziałam, super karty, Królowa Buław, czyli dynamika, bycie otwartą kobietą, zaradną bardzo, zwłaszcza finansowo, tak? Bycie po prostu taką konkretną kobietą, tak? I tyle. I Szóstka Buław, zwycięstwo i Dziesiątka Kielichów, czyli wspaniała karta rodziny, wsparcia, przyjaźni. Tak to wygląda. Czyli Pani Katarzyna, owszem, według kart dostanie szansę na powrót do byłej pracy, a przynajmniej dostanie jakieś takie właśnie, i pewnie nie jeden raz jeszcze, tak? Będzie ta szansa na powrót, tak? Ale czy będzie warta tego powrotu, tak? Czy ta propozycja jest warta wykorzystania? No według kart korzystniej byłoby jednak iść a z kielichów, po prostu w nowe. Bo coś nowego przy Pani Katarzynie będzie. I dzięki temu nowemu dopiero, dzięki tym motylkom w brzuchu radości i wszystkiemu, co jest najpiękniejsze i spełnieniu, zadzieją się bardzo, bardzo, bardzo dobre rzeczy u Pani Katarzyny. Ale według kart również ludzie będą mieli ogromny wpływ na jej decyzje i na to, jak będzie dalej. No tak to wygląda. Czyli tak, dostanie Pani Katarzyna szansę, no ale czy warto korzystać? No niekoniecznie, niekoniecznie. Bo karta diabła jednak nie jest... Trzeba tego diabła po prostu powstrzymać, tak? Nie jest to pozytywna karta. Ale finalnie mamy wspaniałe karty, więc tak czy siak sukces zawodowo-finansowy jest. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego co najlepsze. Trzymam kciuki, powodzenia. Dziękuję za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.